Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału Wielkopolskiego, pani dyrektor szpitala, panie burmistrzu. Pozwólcie, że ja się skupię na podziękowaniach. Ja chcę podziękować panu wojewodzie za to i pani dyrektor Agnieszce Pachcie za to, że wybrano Karoszem jako punkt pilotażowy w województwie wielkopolskim. Myślę, że tak jak przede mną powiedziała pani dyrektor Agnieszka Pachciarz, pozwoli to nam nadrobić to, co ewentualnie mamy w stosunku do innych powiatów, abyśmy mogli zrównać się z nimi, a może tak jak pani dyrektor powiedziała, również wyprzedzić. Postaramy się nie zawieść pana wojewody, pani dyrektor Narodowego Funduszu Oddziału Wielkopolskiego. W tym miejscu chcę podziękować panu burmistrzowi, czyli gospodarzowi tego miejsca, za udostępnienie tej hali widowiskowo-sportowej, że możemy tutaj ten punkt mieć. Chcę podziękować pani dyrektor Iwonie Wiśniewskiej za to, że dała w zasadzie no, 3 zespoły szczepienne. Chcę w tym miejscu podziękować firmie Colmed, pani Urszuli Górnej, za to, że pomimo ma swój punkt, tutaj również wspomaga starostę i w tym, że jest następny zespół szczepiący. W tej chwili mam nadzieję, że również przychodnie, które nie podjęły kwestii w Krotoszynie szczepienia się u siebie, albo u siebie to zrobią, bo myślę, że to jest nasze wspólne dobro, albo tu wspomogą mianowicie ten punkt. Chcę w tym miejscu powiedzieć również, że to, że szpital jest w tym miejscu, w którym jest szpital powiatowy w Krotoszynie, to duża zasługa będącej tu z nami Agnieszki Pachciarz, która przez rok pomagała staroście krotoszyńskiemu, mojej osobie, wyprowadzać z zapaści szpital powiatowy w Krotoszynie i będę wdzięczny pani dyrektor do końca swojego urzędowania, ale do końca swoich dni, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Chcę podziękować również, bo pani poseł Kasia Sójka tutaj wspomniała o tych 9 milionach. Chcę podziękować wszystkim parlamentarzystom, którzy przyczynili się do tego, że te 9 milionów jest. Chcę w tym miejscu podziękować pani minister Marlenie Maląg, która mianowicie w wydatny sposób przyczyniła się do starania się o te środki. Chcę podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, bez którego decyzji tych 9 milionów nie byłoby na szpital w Krotoszynie. Chcę podziękować poprzedniemu wojewodzie, obecnemu wojewodzie za to, że również przyczynili się do tego. Poprzedni wojewoda nakłaniał do napisania takiego wniosku. Obecny wojewoda przesłał do premiera i w tym miejscu wszystkim tym osobom dziękuję. Nie byłbym sobą, gdybym również nie podziękował osobom, które pisały ten wniosek, czyli pani dyrektor Iwonie Wiśniewskiej, będącej tu z nami, pani dyrektor Beacie Maj i pracownikom starostwa, którzy koordynowali ten projekt. Dziękuję. Myślę, że nie zawiedziemy i spożytkujemy w dobry sposób te 9 milionów, które w Szpitalu Krotoszyńskim na pewno się przydadzą. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo, panie starosto.